Witamy kochani, dzisiaj gotujemy rosół, ale przede wszystkim będzie to robić nasz mistrz gotowania, czyli Robert. Nie wiem czemu, ale zawsze lubię rosół gotować. Zawsze mi dobrze wychodzi. Bierzemy się za robotę i zapraszam do subskrypcji, łapkowania i oglądania naszego kanału innymi oczami. Najpierw podsmażamy cebulkę jedną stronę, potem obracamy ją na drugą stronę. Tutaj dokładnie tak obracamy. No i patrzcie tutaj. Jest tutaj mięsko wołowe i się gotuje. Teraz kroimy tutaj seler. Następnie marchewkę. Tutaj wrzucamy wszystkie poszczególne warzywa do zupy, łącznie z tą usmażoną, taką przypieczoną cebulą. Wrzucamy dodatkowo inną cebulę ze skorupką, żeby rosół nabrał koloru. Wrzucamy pora, marchewki te, co mamy. No i tak się tutaj fajnie seler i tutaj się to fajnie tak będzie gotować. Potem wybieramy taki szlajm, żeby rosół był klarny, czyli czysty. To co takie szumowiny są zawsze na rosole, to trzeba wszystko wybrać, żeby ładny, klarny rosół powstał. Gotujemy go na wolnym ogniu, trzeba pamiętać. Potem wrzucamy liść laurowy i ziele angielskie. W międzyczasie, kiedy się rosół gotuje, przygotowujemy makaron i wodę. Dosypujemy soli. Wrzucamy dwie kostki rosołowe i gotujemy dalej rosół. Do tego można dodać Maggi. Jeśli woda się już gotuje, wrzucamy makaron do wody. I pamiętajmy, żeby około 4-5 minut gotować. Należy pomieszać. No i patrzcie, rosołek fajny wyszedł. I tak oto się prezentuje w miseczce. Rosół gotowy. Życzymy smacznego. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszamy do oglądania naszych innych filmów. Cześć!